Witam Was serdecznie po raz kolejny na jednym z bardzo relewantnych i również ważnych wideo, które na pewno od dłuższego czasu jest na moim sercu i również w moich myślach, żeby nagrać i również to przemówienie, które właśnie dzisiaj w niedzielę postanowiłam bezpośrednio na właśnie platformie YouTube'a dla Was nagrać. Zawsze pozdrawiam moich wszystkich znajomych, których teraz na zamiarze nie mam, ale mam nadzieję, że wszyscy mają się dobrze i że dzisiejsza niedziela tak piękna jak na Podkarpaciu, pełna słońca, również w Waszym życiu, w Waszym domie jest tak właśnie słoneczna, mimo iż dla niektórych może ona jest pełna smutku, szczególnie na cierpieniem, jak i również bólem i dotkliwymi, negatywnymi okolicznościami życia. Tego nigdy nikomu nie życzę i wierzę w to, że również Pan Bóg tego nigdy nikomu również nie życzy i nie stworzy nas do takiej właśnie pogardy, do takiej właśnie opresji, do takiej nikczemności i do również życia w niewolnictwie, w środowisku, gdzie nie jesteśmy sobą, gdzie nie potrafimy żyć w wolności, która pozwala nam właśnie, tak jak Bóg powiedział, że w nim mamy wolność, w nim jesteśmy sobą i również dzięki niemu potrafimy się poruszać. Jezus Chrystus jest właśnie tego autorem i to właśnie dzięki Jezusowi Chrystusowi jesteśmy świadomi tej obfitości życia, w którym zostaliśmy stworzeni, ale jak wiemy również system ziemski niestety skalony, skorumpowany, również spaczony poprzez niegodziwości i zło, jakie panuje i również często włada ludzkimi sercami, umysłami i rządzami cielesnymi, ich występkami przeciwko Bogu, jak i również grzechami, to właśnie również te niegodziwości i to zło, to ono również w systemie prawnym świata, które nie jest często oparte na tym, co buduje człowieka, a na sprzedaży człowieka, na handlu dosłownie człowiekiem i ludzkim życiem, czego ja, moja rodzina, mój brat, moi rodzice, moja siostra doświadczyliśmy w życiu w naszym kraju, w Polsce. Czego oczywiście nie tylko się dzisiaj wstydzę, ale naprawdę jest to haniebne, jest to nieludzkie i jest to karygodne. To, do czego doprowadził system prawny, system sądownictwa, jak i również jurysdykcja, jeżeli chodzi o system ustawodawczy i również wykonawczy w naszym kraju poprzez władającą przez wiele lat, za wiele lat partię polityczną Prawa i Sprawiedliwość. Nie chcę bezpośrednio wymieniać imion osób, ale na pewno w naszym kraju istnieje wiele ludzi, których oglądając i również słysząc na nich temat, słuchając, nie są w ogóle powołani do czynienia społecznie dobra, jak i również prestowania tego urzędu, na którym zostali obsadzeni przez łapówkarstwo, przez ich interesanctwo, przez ich również nikczemne, zubożone korupcje i również oddanie się, zaprzedanie się ciałem, sprzedaż swojego ciała poprzez okropności seksualne, jak i również porno, które niejedna kobieta w naszym kraju dokonała, żeby pchnąć się po szczeblu kariery zawodowej, jak i również, żeby dostać lepszą pracę. To nie jest tylko nikczemne i karygodne. To jest obrzydłe, to jest ohydne. Dlaczego w naszym kraju, nie tylko w naszym kraju podkreślę, doszły świadomie akceptowane normy, które są abnormalizacją, czyli nie są właśnie normalnością, ale wiedzcie, że jeżeli chodzi o normy, które są przyjmowane społecznie, jeżeli ktoś powiela i uznaje, że to, co nienormalne, staje się normalne, to konsekwentnie my, jako
ludzie oglądający to i widzący, jesteśmy też spaczeni tymi właśnie nienormalnymi, unormowanymi regułami, gdzie ludzie są sprzedawani, powtórzę. Ludzka sprawiedliwość, jak i również życie, wolność testowania kariery, robienia misji w swoim życiu, mieć rodzinę i żyć z osobą, którą się kocha. Ludzkie wartości, ludzka również godność, nasza intymność, jeżeli chodzi o tożsamość, najbardziej bliska nam, ludzi, którzy zostaliśmy stworzeni właśnie na podobieństwo do Boga. Nasze tożsamości są sprzedawane technicznie, przez technologię, jak roboty traktowani jesteśmy. Jesteśmy traktowani jak pionki, którymi nami się posługuje, wykorzystuje, łamie, nikczemnie, jak i również tyranizuje, terroryzuje, prześladuje. A za co? Za cenę waszych pieniędzy, za cenę waszej władzy, waszej mocy, wpływów, waszych ciepłych posadek. Nawet nie o to chodzi. To wasze posady, te właśnie wasze tytuły, te wasze masy ludzi zubożonych waszymi toksynami, tym, czym wy trujecie ich myśli. Trujecie, ponieważ wy jesteście struci. Wy nie potraficie się odsunąć od tego, co was zjada, bo jesteście już tak zabłoceni w waszym myśleniu, w waszych cielesnych rządzach i pożądaniach, zdradach, opłacania miejsc pracy dla kryminalistów, złodziei, oszustów, tyranów, prostytutek, dosłownie opłaconych dziwek za ich wygląd. I też dzisiaj nie wymieniam ludzi, o których wiele rzeczy wiem. I wiem poprzez również objawienie Ducha Świętego, kto w naszym kraju, między innymi z polityków, dziennikarzy, gwiazdeczek naszej sceny politycznej, dziennikarskiej, telewizyjnej, urzędniczej, fitnessu, strefy wellness, tego właśnie dokonał. Wy sobie możecie odpowiedzieć na to właśnie dzisiaj pytanie i się popukać w wasze serce. Ale nie przyszło mi dzisiaj mówić na temat tych właśnie niegodziwości, jak i również dosłownie morderstw na ludziach, jakie wy kreowaliście i również celowo i intencjonalnie czyniliście, żeby dojść do waszych stołków, do waszej pięknej mowy, przemówień publicznych, piękne, czułe, charyzmatyczne słowa, wasze obietnice, wasze werbalne deklaracje wyłożone przez tygodnie, tak żebyście byli bardzo appealing, czyli przyciągający waszą uwagę, wasze zdolności oracyjne, wasze wytrenowane przez was mowy, a w sercach macie zło, diabła, nienawiść, zawiść, zachłanność, chytrość, zazdrość, zabójstwa. To wy kreujecie właśnie to, do czego moja rodzina przez 5 lat, będąc ja w Polsce, po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, to, czego my doświadczyliśmy, to właśnie ta niegodziwość, która zabiła między innymi mojego brata, rodzinę, o czym pisałam na platformie Facebooka i Instagrama. Nie będę do szczegółów teraz powracać, ale mój brat przeżył bardzo podobne, dosłownie morderstwo na jego sercu, na jego umyśle, na jego człowieczeństwie, na jego ludzkości, na jego tożsamości, na jego również dobroci, na jego uprzejmości, na jego służeniu, wychowywaniu dzieci, na tym, jak on się poświęcił swoim dzieciom kochanym. Ile on cierpienia, obelg, uwag, kłamstw i oszustwa doświadczył od kobiety, która chciała go wykorzystać, która go zdradziła i która była tylko z nim ze względu na komfort, na majątek mojego brata, na jego właśnie uprzejmość, na jego również bogobojność, na to, że właśnie stał się dosłownie pantoflarzem, że nie widział, jak ona go zaczęła dosłownie ubliżać, uniżać, łamać,
wykorzystywać, oszukiwać i na boku zdradzać. Tak samo i ja zostałam potraktowana, o czym już pisałam wielokrotnie w detalach. Nie będę się dzisiaj powtarzać, ale chciałabym dla Was dzisiaj poprzez, tak jak napisałam w tytule tego właśnie przemówienia, tej właśnie edycji z serii moich również podcastów, które nagrywam na mojej stronie internetowej holistycznezdrowiewellness.pl. Chciałabym również w związku z poważną dla mnie w tym momencie, w tym sezonie prawdą życia, która oparta jest dla nas wszystkich, ludzi wierzących, ludzi, którzy zostali stworzeni dla gloryfikacji Boga poprzez Jego serce, Jego dobroć, Jego miłość. Czym właśnie jest fundamenty naszego życia oparte na wierze? Ponieważ wiemy, że na początku było Słowo. Słowo było z Bogiem i ono stało się Bogiem, stało się Panem i zamieszkało wśród nas, stało się żywe. W Księdze Jana, rozdziału 1, werset 1, również 2 czytamy. I to właśnie dzięki temu Słowu, które nie jest zwykłym napisanym na papierze, przez długopis, czy przez pióro, atramentem, a jest remą, jest Duchem Świętym, jest oddechem Boga, jest Ducha Świętego objawieniem, które właśnie pozwala nam, tak jak czytamy w Księdze Rzymian 10:17, poprzez właśnie słyszenie tego Słowa Bożego, to właśnie nasza wiara jest ustanowiona. I my również jako grzesznicy, jako ludzie, którzy byli i są niegodziwcami pod względem naszych występów przeciwko Bogu, naszych grzechów, które codziennie nawet czynimy myślami, niekoniecznie żadnymi czynami, a myślami. To właśnie dzięki wierze zostaliśmy, pamiętajcie, usprawiedliwieni poprzez naszą wiarę w Boga Jezusa, ale ustanowionej wierze na krzyżu przez Jezusa Chrystusa. To właśnie wiara nas usprawiedliwia, ale my nie zostaliśmy stworzeni, żeby jak podludzie, jak dosłownie zubożeni bracia i siostry kopali dołki innym i żebyśmy wykorzystali Boga łaskę uświęcającą codziennie, powtarzali te same błędy i na tych samych błędach spali, te same błędy, żeby nas karciły, toksynowały i właśnie zubożały dziennie. To właśnie dzięki wierze jesteśmy powołani, kochani, do sanktyfikacji naszego człowieczeństwa, naszej duszy, do transformacji naszego umysłu, ponieważ napisane jest, żebyśmy nie byli poddani myślami i również naszej mentalności ziemskiej, a byli odnowieni w naszym umyśle poprzez właśnie Słowo Boże. I zawsze byli na równi zjednoczeni, alignment, żebyśmy byli ujednoliceni z tym właśnie myśleniem, które jest na równi właśnie z myśleniem Pana Jezusa, które i tylko i wyłącznie jest wtedy ustanowione, kiedy kroczymy z Duchem Świętym krok w krok. Kochani, a dlaczego właśnie nasza wiara jest tak ważna, jeżeli chodzi o zdrowe myśli, zdrowy umysł? Ponieważ wyobraźcie sobie, że to właśnie jedną z naszych niewidocznych części naszej zbroi, która chroni nas przed diabłem, przed złem, przed szatanem, przed niegodziwościami, przed tym, co robimy, to właśnie jest hełm. To jest właśnie hełm, który jest również hełmem naszego zbawienia. Tak jak czytamy, the helmet of salvation, to on nas właśnie chroni. On chroni nasz mózg dosłownie, nasze myśli, nasze ścieżki neurofizjologiczne, naszą psychologię, nasz dobrostan, nasz wellness, jak i również nasze well-being, ażebyśmy nie poddali się temu, co widzimy, słyszymy, czytamy, co często w naszym społeczeństwie wielkopolskim jest korupcją, jest perswazją, jest taktyką kontroli, manipulacji, prowokacji, ale również niestety naszym niszczeniem,
jest chorobą społeczną. I również po części my temu podlegamy, ponieważ wierzymy w bzdury, wierzymy w kłamstwa, wierzymy w, powiedziałabym, patologię ludzi, którzy też są właśnie niszczeni, kierowani ich patologią, niewyleczeni przywódcy, pedofile w kościele, którzy pięknie kazania prawią, a sami mają w sobie zło. Śmierdzące i spaczone, powiem szczerze, niepachnące, a śmierdzące ciała, które wiecie, co robią pedofile. I dzisiaj może przeproszę Was, niektóre osoby, które były przez jakiś czas przeze mnie w sposób bardzo dotkliwy, dotknięte, może ubliżone i poniżone ze względu na moje mocne słowa, ale ktokolwiek mnie zna, zna mnie, jeżeli chodzi o osobę, która jest bardzo przyjazna, bardzo ciepła, bardzo serdeczna, otwarta, uczynna i może słodka nawet. Niektórzy zawsze mówili, że jestem taka słodka. I również byłam bardzo naiwna, zaślepiona w momencie, kiedy poznałam tego narcystę, jak i również samoluba z Nowej Zelandii, który przez 4 lata prawie pozwalał, abym słuchała piszące jego słowa piękne na platformie dating.com, gdzie w sposób bardzo czarujący, w sposób bardzo przyciągający i w sposób tak romantyczny i tak niebywale, powiedziałabym, nierzeczywisty, pozwolił mnie uwierzyć i być wciągnięty w wir jego obietnic, jego pięknych słów, które były rzucane słowa poprzez wykorzystywanie mnie, mojego czasu, moich wszystkich życiowych planów, mojej wizji, detali, które wiązały się z moją tożsamością, moją kobiecością, moim marzeniem, wizją na życie, moją pracą, karierą, moją misją i przesłaniem życiowym. Pozwoliłam na to, żeby ten właśnie, dosłownie powiem, tyrant, oszust, kłamca, zdrajca, który po kilku miesiącach, co czułam już na moim ciele, zdradzał mnie z innymi dziewczynkami, kobietami, z młodszymi, a nawet jedną, pozwolił, żeby stała się jego kobietą, gdzie cały czas ze mną rozmawiał pięknie na temat życia, wspólnej przyszłości, wspólnych planów i marzeń. Kreował piękne opowiadanie, jak tu będziemy ze sobą, ale on ma jakieś problemy na boku. Tak, problemy miał swoje właśnie ze swoim złożonym, sprzedanym porno, nałogowi, erotycznym marzeniom, jego fantazją, demoralizacji seksualnej. Pozwolił, żeby jedna kobieta nawet zrobiła mu dziecko. Był tak naiwny, kobieta zazdrosna, księżniczka, która go omamiła jednym słowem, też również go ściągnęła na manowce. I inni również liderzy kościołów, wielkich kościołów, mega kościołów, liderzy, kaznodzieje, pięknie mówiący, pięknie również prawiący kazania, którzy wcale nie mieli właśnie na swoich sercach dobra, czynienia dobra i również życia zgodnie z wolą Boga. Oni stawili się przeciwko Słowu Bożemu, żeby tego właśnie tyrana, tego właśnie kłamcę, którzy z Nowej Zelandii, żeby jego wesprzeć, jego okropną wizję wykupienia mojego życia, mojej duszy, tak jak niewolnika, jak worek cukru, handlując mną, moją kobiecością, moją tożsamością, moim człowieczeństwem, moim życiem, opisując w detalach w mediach pod profilami niektórych prostytutek i dziewczynek, które on zaczął sponsorować i również im kariery budować na podstawie mojej wizji. Holistyki zdrowia, również wellness, bycia, jak i również well-being. Może przestanę na ten temat teraz, ale już powiedziałam za dużo. Chciałabym się z Wami podzielić słowem, które dzisiaj z Księgi Mądrości Syrasza wobec mnie stanęło przed moimi oczami. A więc Księga 27, Mądrość Syracha, czytamy bardzo wiele. Grzeszyło dla zysku, a ten, kto stara się wzbogacić, odwraca oko. Jak kołek bija się między kamienie ze sobą spojone, tak grzech się wdziera między sprzedaż a kupno.
Jeśli ktoś bojaźni pańskiej klinie trzymać się nie będzie, wnet jego dom się obali. Jeżeli chcecie handlować ludźmi, jeżeli chcecie handlować prawem, jeżeli chcecie dociekać się sprawiedliwości poprzez pieniądze i płacenie wam korupcji, ludzi, którzy mają właśnie pieniądze poprzez wzbogacanie się na bazie innych morderstw, łamania praw, poprzez zdrady swoich małżonków, poprzez ból, cierpienie ludzi niewinnych, poprzez również poniżanie, jak i również odrzucanie ludzi, ich karier, a poprzez interesantów i również bałwochwalstwo innych osadzanie na stanowiskach i tytułach, którzy nie są w ogóle do tego stworzeni. Już nie wspomnę o edukacji, o wiarygodności, o ich postawie, powołaniu do właśnie testowania danego urzędu, danej kariery, danej misji, danego przewodnictwa, a szczególnie tego, co z ich serca wychodzi. Pozwolę przeczytać jeszcze kilka innych wersetów z tej właśnie księgi na temat sprawiedliwości. Jeśli starać się będziesz o to, co jest sprawiedliwe, osiągniesz je i wdzielisz jak wspaniałą szatę. Takie trzymają się razem z podobnymi sobie, a prawda powróci do tych, którzy ją w czym prowadzają. Jak lew zasadza się na zdobycz, tak grzech na tych, którzy czynią niegodziwości. Mowa bogobojnego jest zawsze mądrością, a głupi zaś zmienia się jak księżyc. Silne słowa wypowiedziane przeze mnie, szczerze, publicznie, poprzez mój płacz, poprzez moją gorycz, smutek, żałość, ból, cierpienie. Słowa, gdzie wypowiedziane były bardzo ostre słowa, tytuły. Nie powiedziałabym oszczerstwa, ale właśnie czarno na białym. To również jest moja sprawiedliwość i moja ból i gorycz, wołanie o pomstę. O sprawiedliwość tego, co wy zrobiliście mojej rodzinie, moim rodzicom, mojemu bratu i siostrze. Ich poniżanie, nękanie, im również odmówienie prawa, jeżeli chodzi o mojego brata, prawa do jego dzieci. Rok czasu, żeście specjalnie go odsunęli, żeby nie było żadnej emocji, więzi z jego dziećmi. To właśnie wasza nękana tyrania i terror, jaki mój brat przeżył, również go odsuwając od jego praw ludzkich, człowieka. Między innymi dlatego, że chcieliście, żeby jego była dziewczyna, która kłamstwem, oszustwem i również pięknym wyglądem, jej postawą, która was przyciągała w sądzie i również oczywiście wyimaginowanymi fantazjami na temat jej życia, jakie wpisywała, a które wy żeście wierzyli, jako to są fakty autentyczne. Nie ma sprawiedliwości i prawa w Polsce dla tych, którzy nie mają pieniędzy, a szczególnie, którzy nie są również, tak jak powiem, kobietami, bo kobieta w Polsce jest oczywiście, jest matką rodziny, jest głową rodziny, o czym ja pisałam do jednej z posłanek PiS-u. Posłanek, która, już wspomniałam o niej wczoraj, napisałam w poście w Facebooku, która w ogóle nawet nie odpisała na moją petycję, na mój list, gdzie dowodziłam wszystkich ponad prawie 15 czy 20 kłamstw, jakie ta była dziewczyna mojego brata, matka jego dzieci, przedstawiła w sądzie, które właśnie sąd uwierzył, że są prawdą. To wy właśnie, żeście temu przystali, na te właśnie kłamstwa, oszczerstwa i zbrodnie przeciwko mojemu bratu, jego życiu, jego sercu, jego bogobojności, jego dobru, służeniu jego dzieciom i domu, które on utrzymywał, piastował, on je budował ciepłem, jego oddaniem, jego uczynkami, miłością, dobrocią, jego ciężką pracą, a nie ta księżniczka, która leżała jak na ziarnku grochu, siedziała w komputerze wbita godzinami, a wokół niej bałagan, syf, który się aż unosił wokół domu. To ta księżniczka, która była właśnie oddana czemu? Jego właśnie naiwności, jego zapaczeniu się w dzieci. Cierpiał latami, żeby tylko wychować dzieci dobrze, wiedząc, że ta kobieta już nie jest w ogóle dla niego odpowiednim typem człowieka nawet, nie kobieta, człowieka, żeby budować wspólnie dom. To, żeście zabili mojemu bratu również karierę i to, do czego został stworzony.
Wy Polacy, Wy PiS. Tak, wierzę, że złość i gniew są obrzydliwościami, których pełen jest grzesznik, tak napisane również jest w księdze Eliasza, ale istnieje również prawa złość, istnieje prawa obrzydliwość, ponieważ ja jestem do potęgi powiedziałabym entej, obrzydzona tym, czego doświadczyłam ja, czego doświadczy mój brat, moja siostra w pracy i również moi rodzice w środowisku miasteczka, gdzie mieszkają, Bogowa Małopolskiego, gdzie byli między innymi wykorzystywani poprzez pieniądze, kazano im płacić 2-3 razy więcej za usługi, a również za rzeczy, wyobraźcie sobie, za rzeczy, które policzono im na rachunkach 2 razy albo 3 razy więcej. Odmawiano im również opieki zdrowotnej, odmawiano im ich praw, jeżeli chodzi właśnie o służbę społeczną. Moja mama właśnie z tatą byli poprzez taki właśnie niegodziwy sposób poniżani i również ubliżani. Kochani, nie będę więcej na ten temat mówiła, ale tylko powiem jeszcze w zgodzie z księgą Syriasza, która w obudzie, w rozdziale na temat obudy, a numer 27 rozdziału, czytamy, że ten, kto kopie duch, sam z niego spadnie, a kto zostawia sidła, sam w niej zostanie schwytany. I tego nie życzę nikomu, ponieważ nikomu w życiu tego nigdy bym nie chciała też zrobić. Ale wy żeście to właśnie zrobili, stworzeni. Polskie społeczeństwo, polskie bezprawie, prezydent Polski, twoi urzędnicy, twoi dyplomaci i również twoja partia polityczna i podlegli tobie twoi nierządcy niesprawiedliwości, a nie prawości i sprawiedliwości. Kochani, ci, którzy uciekają do Boga i ci, którzy przychodzą do Jezusa Chrystusa sercem w takich właśnie chwilach takich właśnie nikczemności, chwilach takiego smutku, takich właśnie tragedii, takich czasów, kiedy widzimy nasze rodziny rozwojone, nasze rodziny, które są mordowane, rodziny i dzieci, które są tyranizowane, traumatyzowane. Jezus Chrystus obiecał nam, że jeżeli będziemy do Niego przychodzić, nie będziemy głodni. A ci, którzy w Niego wierzą, nigdy nie będą spragnieni, ponieważ On jest właśnie poprzez Ducha Świętego żywą wodą życia, która zawsze ukoi nasze pragnienie, nasze wszelakie potrzeby i będzie satysfakcją dla nas w życiu. Bo tak jak wiemy, nie samym chlebem człowiek żyje, a każdym słowem, które pochodzi z ust Boga, napisane jest w księdze Mateusza 4:4, a również wiemy, iż to właśnie Królestwo Boga, które każdy z nas buduje indywidualny i niepowtarzalny, osobisty sposób na ziemi. Jesteśmy powołani do budowania tego królestwa w każdej roli, jaką wykonujemy, jako mama, jako koleżanka, jako nauczycielka, czy jako również ktokolwiek to jest, policjant, może to jest również ogrodnik, może to jest sprzedawca w sklepie, może to jest polityk, może to jest dyplomata, może to jest prezydent. My jesteśmy stworzeni do tego królestwa i budowania jego, które czym jest? Jest spokojem, jest sprawiedliwością, jest radością Duchu Świętym. Wiara, kochani, która, tak jak wspomniałam, jest jedyną rzeczą, jaka Boga zadowala i do wiary właśnie w uczynkach naszych poprzez owoce Ducha Świętego, o czym czytamy w Księdze Galajczyków. To są właśnie owoce poprzez ich wyodrębnianie na zewnątrz i dzielenie się tymi owocami. To właśnie ta wiara jest tego odzwierciedleniem. Wiara poprzez owoc miłości, owoc również radości, pokoju, wiary, cierpliwości, naszej życzliwości, naszego dobra, delikatności, jak i również owoc naszej dyscypliny. Nie rozwiązłości, a właśnie samokontroli. Przeciwko takim owocom, takiemu prawu nie ma nic w życiu, co stanie. Nie ma żadnej mocy, która może cokolwiek sprzeciwić Boga, sprawiedliwości i systemowi, jaki On ustanawia na życiu, w naszych życiach, na ziemi.
który jest systemem niewidzialnej mocy Ducha Świętego, nie systemem waszych praw objawionych w księgi, których wy nawet nie przestrzegacie. To system właśnie Boga, system tych owoców, które my czynimy, my tworzymy i my powielamy poprzez wiarę. To jest system, do którego każdy z nas został stworzony, bo on jest ponad system ziemski. Dla każdego z nas to jest odrodzony na nowo w Duchu Świętym poprzez Święty Krzyż i ustanowione przez autora naszej wiary i również udoskonaleniem naszej wiary, tego właśnie autora, którym jest Jezus Chrystus, który zawsze jest dla nas alfą i omegą, czyli też również zakończeniem naszej wiary. To on ustanowił w nas naszą wiarę, nie my. On nas wybrał, nie my. On nas ukochał, nie my. I on pozwolił nam być kochanym i dzielić się tą właśnie miłością, a nie my. To on zaczął wcześniej nas kochać, zanim my wybraliśmy jego. I on nas właśnie powołał indywidualnie, osobiście, w sposób bardzo specyficzny do czynienia jego woli w jego królestwie poprzez jego niewidzialną moc i poprzez jego właśnie dary Ducha Świętego, które są odznaką i wyznacznikami naszej wiary na ziemi. Bo wiara jest tym, co jest niewidoczne, pamiętajmy, nie to, co widoczne dla oczu. Wiara jest pokojem, raz jeszcze przypomnę. Wiara jest czynieniem pokoju, nie życiu, w baśniach, sporach, w rozłamach, nie czynienia zła dla człowieka drugiego, dla naszego bliźniego. Bo tak jak wiemy, to właśnie wiara poprzez naszą właśnie wiarę w Jezusa Chrystusa, jak my powiemy, że wierzymy w Niego, jak deklarujemy również społecznie, że Jezus Chrystus jest naszym Zbawcą, to właśnie ta deklaracja społeczna, publiczna, jak i również wiara w Jego stworzone dzieło w naszym życiu, na krzyżu i dokończenie tego dzieła w sposób doskonały, czyni nas ludźmi zbawionymi. Kochani, na koniec chciałabym wszystkim wam życzyć szczególnie poczucia tego właśnie również conviction, wewnętrznego przeświadczenia i uwierzenia w to, że być człowiekiem w życiu oznacza często również nie tylko mylić się, popełniać błędy, ale żyć szczególnie w zgodzie poprzez nasze przykazania Boże, przykazania miłości, do miłości, która jest najgłębszą dla nas, dla nas ludzi, nie zwierząt, przewodnią i studnią życia, do której zostaliśmy stworzeni, żeby na podstawie tej właśnie pięknej, bez limitów, jak ocean głębokiej i wysokiej, długiej i szerokiej mądrości, poprzez tą właśnie miłość, tajemnicę objawienia Jezusa Chrystusa w naszym życiu, żebyśmy my właśnie byli uperfekcyjniani, sanktyfikowani i również obficie przez Niego błogosławieni, ponieważ Pan Bóg stworzył nas do błogosławieństw. On stworzył nas do męki, do tyranii, do tułaczki, do bycia pasożytem, do bycia również obiektem handlu, sprzedaży, jak niewolnik. On nie stworzył nas do niewolnictwa, do również biedy, do mizerii, tak zwanej mizerności. On nie stworzył nas do tego, on nas tego wybawił. On wybawił nas z łańcuchów, jeżeli chodzi również o przywiązanie do złych, w naszych oczach często wyglądających niewinnie, ale złych łańcuchów, naszych złych nawyków, czy złych również relacji, które piastujemy, które nurtujemy. On nas wyzwolił z tego, a od nas tylko zależy, czy my wiemy rzeczywiście, co jest Jego wolą, od czego my powinniśmy uciekać i czemu my nie powinniśmy przyzwalać, czynić, bo jest to, jak wiemy, niezgodne z Jego prawdą życia, rezurekcją, bo On jest naszą prawdą żyjącą w nas, właśnie tym nowym życiem, które nam dał. Wiary, nadziei, miłości, a szczególnie miłości, bo ta ponad wszystko jest największa, najpotężniejsza. Wszystkiego dobrego dla was i pozdrawiam was tą piękną niedzielę.